Cześć, jestem w mieście. Wróciłem. Jestem w pełni sił. Jakie zadanie możemy teraz zrobić? Handlarz broni dla bandytów. Nie bardzo wiem, jak mogę popchać to zadanie. Bandyci w latarni morskiej Jacka. To bym mógł zrobić. Ale dobra. Wiecie, co bym najchętniej chyba zrobił? Udamy się z Laresem w podróż. Czytałem na pewnym forum o tym, jak ludzie wypowiadali się na temat tej modyfikacji. Ludzie na 30 poziomie, kiedy byli magiem, mieli problemy z 3 sterowojadami. Tak. 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 Na 30 poziomie magii wróci moje problemy ze sterowojadami. Czajcie to? No i ta modyfikacja jest trudna i dużo osób na to o tym mówi. To jest tak na pograniczu. Da się grać, nie da się grać. Ty. Co do... Czy to nie... Ta! Już nigdy nie znajdą przy... Powiedz, pierwszy był miejscowy ryb. Początkowo sądziliśmy wkrótce, dlatego też... Co łączycie? Powiedzmy, że mam... Jakiego rodzaju? My dla nich pracujemy, a oni dbają. Mówisz teraz o... He? Wie... teraz mi powiedz. Trzeba było tak od... Opowiedz mi więcej o wodnym kręgu. Krąg jest dla magów wody tym, czym paladyni są dla magów ognia. W odróżnieniu od paladynów, krąg woli jednak pozostawać w cieniu. Krąg jest potężną bronią w walce. Aby było to możliwe, nikt z nich nie może jednak... Więc nic na ten... Nie ma sprawy. Chciałbym... Dobry pomysł. Choć decyzja na... Jak ci się udało? Chroniłem ich przez długi czas. Naprawdę. Jak to jest na... Różnimy się od ich... Jako jeden z nas nigdy nie musisz robić czegoś. Wymagamy tylko jednego. Pracujemy w ukryciu. Obcy nie... Na razie cię poobserwujemy. Rozumiem. Gdzie jeszcze gorzej? Dobra. Nie mogę się stąd ruszyć, dopóki ktoś mnie nie zastąpi lub... Aha! Zawsze to powtarzałam. Czyli muszę załatwić sprawę tych zaginionych ludzi. Najpierw. Okej. Okej. No, dobra. Więc to wszystko to są naczynia połączone. Jeśli nie zrobimy jednego, nie zrobimy drugiego. Jeśli nie zrobimy drugiego, nie zrobimy pierwszego. Dobra. Teraz idziemy do Watrasa, potem idziemy do Andre. Jeśli Andre nam nie da żadnego zadania, bo Watras chyba też nam nic nie pomoże. Dlatego... Powiedz, nie musisz wiedzieć, co... Co, tak? Powiem ci, co zaginęło również... Chyba jesteś na dobrym trakcie. Co do... Wiem, nazywa się... Doskonale. Jeszcze nie. Pośpiesz się! Mam... Świetnie, przyjmij w nag... Czy może do Fernando się udamy? Może go jakoś przyciśniemy dalej? Dowodów żadnych nie mamy. Nie, dobra. Chyba wiem, jak to dalej potoczyć. Dużo rzeczy też pamiętam, jeśli chodzi o Gotika. A Inos swej mądrości tak uczynił. To, że on nam się przyznał, to nic wprawdzie nie zmienia. Plus jeden, jak widzicie. Możemy zrobić... Tego nie da się otworzyć. Co ja chciałem otworzyć? Swoją głowę? Bo może Andre ma dla nas jakieś zadanie, bo wydaje mi się, że chyba powinien mieć. 10 punktów. Nie dostałeś jednego z naszych pancerzy? No to sobie taki załatw! Hej, ty! Możemy dodać... O nie. Dodałem złą broń. Ja pierdolę.
Nie zapisywałem gry do tego czasu. Hej! Stan pierścień za komrenem? Serio? Teraz już o tym mówi. Lepiej by było, gdyby się przyjął. Mamy jeden pierścień. Dobra, mamy pierścień za komrenem. Teraz już o tym mówi. Zawsze to powtarzałam. Mogę do Patrasa z nim iść? Pomoc dla Laresa. Okej. Okay. W porządku. Niczego już nie. Więc chyba warto było nawet wczytać tą grę. Dałem w złą specjalizację. Potrzebuję w bronie dwuręczne, a nie w jednoręczne. Zobaczymy na rynku, czy mamy też do kupna jakąś broń ciekawą. Chyba teraz. Tu powiemy, 1000 expa. Tu nam nie powie bardzo, a czy powie? Dalej. Po targowisku. Kto może... Czy jest tutaj jakaś osoba, która należy do tego wodnego okręgu? Bo właśnie nie pamiętam za bardzo. Strażnik miejski. Pracuję niemal przez cały dzień. Nie mogę się zajmować wszystkim. Co wiesz na temat... Skąd bierzesz? Do tej pory kupowałem, jednak teraz Harad pracuje dla nich jak szalony. Dlatego mogę ci... Co wiesz na... Co wiem na temat ban... I nie tylko mnie. Straż próbowała... Zajmę. Co? Ty się nimi za... Ile mi za to zapł... To niebezpieczne. No dobrze. Jeśli poko... Gdzie cię na... W pobliżu farmy Akila. Idź do bramy miasta. I po jakimś czasie dojdziesz do schodów. W lesie. Czy wiesz, kto ze straży... Nazywa się Pablo. On i jeszcze parę osób. Czy wiesz, gdzie prze... Patroluje miasto. Znajdź... Okej. Okay. Dowiedzieliśmy się czegoś. A zobaczmy, czy ma jakieś bronie ciekawe. Pokaż. Wymagana siła. Nie wierzę w to. 75-85. Zasięg dosyć kiepski. 65 siły. I to jest mój limit jak na razie. Nie wierzę w to. Muszę ruszać w drogę. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Balto. Skąd ten sceptyk? Widzę u ciebie znak wodny. Jesteś jego członkiem. A jeśli tak? To wiedz, że Laresowi marzy się z... Zobaczę, czy uda mi się znaleźć kogoś... Rozumiem. Mam rum. Drogo, bardzo drogo. Nie mogę dać ci zbyt... To opowiada takie rzeczy. O, dostałem. To przecież... Bonus, dobra. Jestem Zuris. Może potrzebujesz... Nie mogę się zajmować wszystkim i wszystkimi. Czy... Nie. Na ogół kupuję je w klasztorze lub przechodzi tędy, gdy wychodzi... jeszcze gorzej. Doprawdy? To interesujące. Jesteś obywatelką, Zuris. Tak, to bardzo typowe. Pracuję niemal Dobra, to on... Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Idziemy, idziemy z Lordem Andre pogadać. Ej, to mogę się z Laresem udać w tą wyprawę. Kantara. Ej, ty!
broń dwuręczna. Czasem dodaje nam też jednoręczną. 40% mamy. Okej. Ciągle rośniemy w siłę. Hej, ty! I co tak? Możemy ich sprzedać już teraz. Znalazł gdzie? Jest w kanałach. Co? Wygląda jednak na to, że odnalazłeś... Pracuj. Dobrze. Chcę... Bo już zadań dla nich nie będziemy mieli bardzo, więc możemy się ich pozbyć. Za co dostaniemy wdzięczność straży. Załóżmy ten pancerz. Ale na razie nie będę ich zabijał. Jeszcze. Lars. Hej. Rozmawiałem. Doskonale. Możesz zatrzymać na razie. Może kiedyś. Dobra. Gdzie teraz? Podnieśmy, a więc ruszaj. W grupie zawsze będzie łatwiej. Ale Ares chyba jest nieśmiertelny, z tego co mi się wydaje. Zawsze to był jedna z ważniejszych postaci w tej grze. Słyszałem co innego. A często właśnie takie postacie są nieśmiertelne. Tak jak na przykład Lord Hagen również jest nieśmiertelny. Diego chyba tak. Powinienem kiedyś zagrać w końcu w Gothica pierwszego. Bo powiem wam, że ostatnio, kiedy grałem w Gothica 1, to był rok, nie wiem, 13 lat temu. A na YouTubie właśnie nagrałem wszystkie Gothiki plus 1. Dwójkę nagrywam teraz przecież drugi raz. Ktoś musi pracować. On ma rapier jakiś. Tam chyba dołączymy w Gothicu. Może właśnie znajdziemy jakiś fajny mod, który będzie mógł nam zwiększyć grywalność, że tak powiem. Który będzie tak samo boostował. Myślę, że to byłby niegłupi pomysł. I pozabijaliśmy wszystko, wprawdzie. Żeby ogólnie zrobić tamto... Jesteśmy już za miastem. Tutaj nikt nas nie podsłuchał. Ten ornament należy za nie... Jasne. Był... Jako dawni mieszkańcy nowego obozu mamy dobre stosunki. Nawet Lee będzie ich chronić. Większość mych wysiłków w mieście koncentrowała się na utrzymywaniu wraz z Watrasem, a to jest pancerz, który każdy z nas od nich otrzymał. Członkowie Wodnego Kręgu nosili takie zbroje jeszcze przed wojnami z orkami. A skąd się w tym wszystkim wziął Kavalorn? Nie pamiętam go znowu. Masz rację. Nasza społeczność się rozrosła. Nawet ja nie wiem, ale chodźmy już. Chcę się bardziej od... Chodźmy. Podążaj za mną. Ten pancerz, z tego co pamiętam, miał statystyki obronne około 55. Więc będziemy mogli go używać tak do przemieszczania się. Zastanawiam się, co... Opatrzcie, ubranie mistrza. I mamy kowadełko na nim. Można go ulepszyć. Nie wiem, czy jest sens.
Czy nie lepiej właśnie poczekać, aż zdobędziemy zbroję wodnego kręgu? To będzie nasz następny pancerz i będzie solidny. Szkoda, że w tej grze nie da się zdobyć ciężkiego pancerza straży, na przykład po wykupieniu, czy po zrobieniu jakichś... Jak leci? Wszystko w porządku? Chodźmy. Podążaj za... Powoli nam się chce spać, jak widać. Baczcie na sekundkę. Nie, wszystko dobrze. Nie, chciałem zobaczyć, czy ja drugiego odcinka nie nazwałem w ten sam sposób. Byliśmy już tu przed chwilą. Masakra. Trzeba było z Laresem tutaj przyjść. Zachciało mi się jak spić samemu. Moja wina. Tylko i wyłącznie moja wina. Ale fajnie, że... Tylko widzicie, to jest taka ironia, bo potrafimy zabić bandytę, a potrafimy pójść na dwóch serwiarach. Jakaś taka bezpieczna ta wyprawa. Nie wkurzaj mnie! Przestań, chodźmy. Co ja mu zrobiłem niby? Przestań się mozać. Powiem wam, że idzie nam lepiej jak w Eleksie nawet. W Eleksie naprawdę jakby się dobrze znało tą grę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to... Magowie wody są strasznie podekscytowani. Od kilku tygodni trwają... Zaczęło się od tego, że ziemia zatrzęsła się jak w okresie, kiedy istniała jeszcze... Obudziły się kamienne maszkary, które zaczęły niszczyć wszystko, co odważyło się pod... Magowie wody zniszczyli te istoty. I przekopują tam, ale wkrótce zobaczysz to... Chodźmy. Podążaj za... Moim zdaniem nie jest to złe, że on tak co chwilę nas zaczepia i gada nam. Jeszcze nie praktykowałem ogólnie przekuwania naszego pancerza, a można takie ulepszenia robić. Można tak samo chyba stworzyć sam pancerz. Zbieranie trofeów, wyrób łuków, obróbka skóry, płatnerstwo. Płatnerstwo, to musi być płatnerstwo. Wszystko w porządku? Tak, chodźmy. Podążaj za mną. Troskliwe, co? Dawno nie widziałem właśnie Gothica jedynki, starego obozu. Tam ogólnie da się dołączyć do magów, nie dołączając do cieni. Z tego, co mi się przypomina? Uważaj. Tutaj może być... Chodźmy. Zwolnij trochę. No, tu może być niebezpiecznie. Dlatego wierzę, że Lares nas obroni przed wszystkim tutaj. O kurwa. Nie jest... Nie jest on. Niczego tu nie znajdę. Nieśmiertelny, jak widzę. Lares nas obroni.
Też nie masz bardzo przed czym. Jesteśmy na miejscu. Weź ten ornament. Gdzieś w tej ok... Jeśli napotkasz tu jakieś stwory, które będą dla ciebie zbyt silne, on już sobie z nimi jakoś po... I jeszcze jedno. Nawet nie myśl o badaniu okolicy z... Do zobaczenia. Fajnie, że nam pomógł. Już tak właściwie zabytko dwa zębacza. Ja wcześniej niestety sam wszystko się przyjął. Trzy szczury! Ja nie daję rady. To jest kurwa śmieszne. Mógłbym postrzelać z łuku. Puku, puku. Stuku, puku. Dużo straciłem, chłopa. Niestety, życie nam nie miło. No chodź, szczur. Trochę jesteśmy głodni. Kamienny olbrzym, znaczy strażnik. Szczury to są kurwa przeciwniki dla nas, nie? To modyfikacja. Miała oferować też jakieś nowe potwory. Jak na razie to ja się na nic. Na nic nie natknąłem. 160. Nic więcej szczurów nie powinno tutaj być. O kurwa. Sporo ekspoza nie będzie, tylko trzeba je zabić po prostu. Pojedynczo. Jeśli pojedynczo, to dam radę. Sto sześćdziesiąt, naprawdę bardzo dużo. Jeszcze jeden. Te gobliny fajnie się sieka tym bocznym atakiem. Właśnie tak, 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 tak.
Nawet jeśli coś tam tracimy. Spać nam się powoli chce. Mam kolegów. Zwariowałeś! Krypty są zbyt niebezpieczne. Ale czy my się aby nie znamy? Nie myśl, że zapomnieliśmy jak ściągnąłeś całą energię magiczną z naszych złóż rudy i po prostu zniknąłeś! Dlaczego to zrobiłeś? Musiałem. Bez tej... O czym ty mówisz? Śniąc, wiesz, co uczy... Wprowadziłeś taki chaos w strukturze magii, że będzie to słychać aż w Korinis. Podziękuj swoim gwiazdom za to, że bariera przestała istnieć. Dlaczego w takim razie narzekasz? Milcz! Czego chcesz? Przybyłem tu z Laresem? Naprawdę? Zostawił mnie i Co? Przysłał? Przynoszę twój ornat. Jak to? Kto ci to dał? Nie dostałeś go chyba od Laresa. Spokojnie. Przyniosłem go dla ciebie. Pewnie. Ale martw... Dlaczego tak się przejmujesz tą starą historią? Pracowałem dla ciebie ostatnim razem. Czy... I co z tego miałem? Ponieważ nie sądzę, żeby udało ci się odciągnąć innych magów od pracy. Możesz zanieść jednemu z... Powiedz, Riordiano przebywa w gó... Hej, ty! Chcę wstąpić... Co? Skąd się o tym dowiedziałeś? Kto? Lares. Zabije. Złamał nasze zasady. Brakuje mi słów. Mogę ci za... Watras powiedział mi... Co? Watras? Świetnie. No akurat jedyny. Ze wszystkich... Słuchaj uważnie. Będę uważać. Co tu robisz? W tych salach kryją się dawne tajemnice. Te inskrypcje i freski wskazują na wszystko, co widzisz. Napisano, próbujemy zrozumieć ten język. Dlaczego ten... To klucz do portalu. Nie powiem ci o tym nic. Możesz... Abyś jeszcze bardziej... Nie, nie mam czasu. No, słabe ma z nami wspomnienie, jak widać. Dobra, idźmy w głąb. Tu znajdę jakieś kamienne tabliczki. Hej! Co robisz? Badam kulturę tego... Z inskrypcji wiem. Nie wiem dokładnie kiedy zbudowali miasto po drugiej stronie gór. Watras. A, to rzadki... Możesz mi w tym... Oczywiście. Przez długi czas... Zaginione miasto na... Tak, do tej pory myśleliśmy, sądziliśmy, że całą jej północno-wschodnią część, ale... Myli? Za górami leży dolina. Znajdowało się tam miasto prastarej cywilizacji. Chętnie bym zobaczył budynki tego miasta, ale pewnie rozpadł... Saturas, chce cię widzieć. Czyżby posunął się naprzód ze swym dochodzeniem? Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o tym, znajdziesz go w... Chwila! Na ile lat ocenia? Nie potrafię powiedzieć dokładnie. Dowiedzia... Wiem, że ta prastara... Dobra. Idziemy w głąb. Tutaj jest chyba wejście do portalu. Chyba tak. O, jest tablica. No cóż, będziemy musieli się bez tych tablic obyć i będziemy je oddawać Watrasowi. Kronos, Kapturna. Mogę ci... To ty? Nie myśla, masz dużo odwagi, pokazując, masz szczęście, że minęło już parę tygodni i... Przyszło mi to do głowy. Kumple nasi. Jak tam prate krypty stanowią dla mnie całkowitą tajemnicę. Bez trudu odkopali. Ludzie byli tak zajęci swymi codziennymi obowiązkami, że nikt nie przyjrzał się. Nie mam na to innego. Jakie masz? Spróbuję ustalić, dokąd pomagam też Nefariusowi. To pewne, że portal prowadzi do innej...
Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek o niej czytał lub słyszał. Okej. Naprawdę chcesz przejść przez portal? Pewnie. Oczywiście pod warunkiem, że znajdziemy brakujący ornament. Muszę przyznać, że to dość... Ale najpierw musimy poznać Co wiesz o... Wywołuje je coś znajdujące prawdopodobnie nagłe przebudzenie Ale to nie leży w moich kompetencjach. Co spodziewasz się? Nie jestem tak... Wydaje mi się, że będzie tam Resztę zobaczymy. Jak można stąd najść? Po prostu wróć tą Albo mógłbyś... Wyduś to z... No dobrze. Budowniczo, z tego co udało się ustalić... Co w tym takiego wyjątku? W Korinis znaleźliśmy... Wygląda na to, że kamień teleportacyjny ukryty w tych... Jednak nikomu z nas nie... Gdzie jest... W komnacie ze zbiornikiem są drzwi. Daj mi... Naprawdę? Nie gadaj... Skoro nalega. Gdzie są... Znaleźliśmy jeszcze tylko jeden. W pobliżu karczmy... Dzięki temu będziemy mogli się sprawniej poruszać. To tutaj? Drzwi. Dobra, ale widzimy się dalej w następnym odcinku. Cześć!